Wystawa Chopin Potęga Znaku zostanie otwarta w Muzeum Fryderyka Chopina jutro, a można ją oglądać do końca stycznia przyszłego roku. Jesteśmy już razem ponownie w studiu dwójki we foyer Filharmonii Narodowej. Róża Świadczyńska. Witamy ponownie. Andrzej Sułek. Kłaniam się. Na zakończenie sesji porannej czwartego dnia przesłuchań drugiego etapu. No na pewno nasi słuchacze są bardzo ciekawi waszych wrażeń. Ja również. No ten etap powoli dobiega końca. Jeszcze pięcioro pianistów w sesji popołudniowej, a za nami przed chwilą troje uczestników. Koreanka, która występowała na konkursie chopinowskim 6 lat temu, podobnie jak grająca po niej Aimi Kobayashi. No ale zacznijmy od Soo-yeon Kim. Wróciła, bo chce pokazać, jak dojrzała, jak głęboko wnika już w muzykę Fryderyka Chopina. Czy tak jest waszym zdaniem? Była półfinalistką 5 lat temu, Właśnie. Więc zaszła całkiem wysoko. Ja muszę powiedzieć, że ja jej słuchałem z pewną dozą satysfakcji i wcale nie byłbym jakoś bardzo zawiedziony, gdyby była w kolejnym etapie, ale to oczywiście postanowi jury, dowiemy się tego dziś wieczorem. Ja mam jedyną w stosunku do niej taką obawę czy zastrzeżenie, zwłaszcza pojawiające się wtedy, kiedy ona zabiera się za wielkie formy, to znaczy takiej sekwencyjności. Nie mam wrażenia, że ta forma się rozwija, że jedna część czy jakiś jej temat wypływa z drugiego, że tam jest pewne takie następstwo emocji, ale raczej, że jest to uszeregowanie odcinków. Ale to jest w ogóle, uważam, bardzo sprawna, bardzo dobra pianistka. Ballada Azdur, o której zaczęła, mądrze zagrana, Emprompti Azdur. W ogóle to kolejna zresztą uczestniczka, która ułożyła program według pewnego tonacyjnego klucza. Tak, ja miałam podobne wrażenia, myślę, jak Andrzej, słuchając pianistki koreańskiej Soo-yeon Kim. Porównywałam ją siłą rzeczy z pianistką z Tajwanu, która otwierała dzisiejszą sesję poranną. Porównywałam ją na korzyść, bo to są, miałam wrażenie, troszkę podobne typy osobowości. Obie pianistki ciążą w stronę liryzmu, w stronę lirycznej ekspresji, ale jednak Soo-yeon Kim, która bardzo podobała mi się w pierwszym etapie, wydaje mi się pianistką bardziej świadomą muzycznie. I więcej ma charakteru, więcej ma do przekazania. Takie odniosłam też wrażenie. Dysponuje też bogatszymi środkami pianistycznymi i wyrazowymi do realizacji swoich idei, aczkolwiek jest to pianistka, sobie napisałam, taka w typie klasycyzującym. Ona niezwykle czytelnie ukazuje nam fakturę tych utworów. To, o czym Andrzej wspominał, o tym posegmentowaniu. Być może to wynika także troszkę z przyzwyczajenia, być może z wykształcenia w takiej tradycji mozartowskiej, klasycyzującej. Ja tutaj utwierdziłam się w tym przekonaniu, czytając potem w życiorysie, że ona jest studentką salzburskiego Mozarteum w klasie Pawła Giliłowa. Była uczennicą Paula Guldy, a więc tutaj ta tradycja mozartowska jest bardzo silnie obecna. Laureatka zresztą drugiego miejsca na konkursie mozartowskim w Salzburgu, więc miałam wrażenie potwierdzenia tych moich przypuszczeń, że rzeczywiście ona patrzy na Chopina jako klasyka. I patrzy na tę muzykę przez pryzmat bardziej intelektu niż emocji. Tak. I na tym chyba najbardziej ucierpiał Polonez Fismol, który no, w tym etapie jest jednym z takich istotnych probierzy chopinowskiego, pianistycznego temperamentu, czy może kompetencji bardziej. Więc tu bym się obawiał może najbardziej o ten werdykt jury, ale było dużo, dużo ciekawych, dużo dobrych momentów. A jak było z walcem, waszym zdaniem? No, to jest taki specyficzny walc. Walc F-dur to jest walc, po którym spodziewamy się jednak, wydaje mi się, pewnej brawury, pewnego pójścia na całość, takiego rozwirowania tego walca, zawirowania prawie, że do utraty tchu. Mieliśmy w przeszłości, w historii konkursu takie interpretacje, do których siłą rzeczy wracamy pamięcią, jako do pewnego, przynajmniej dla mnie, jakiegoś ideału wykonania tego walca. Tu no, nie wszystko też było precyzyjne w interpretacji Soo-yeon Kim, a to troszkę zaważyło na całościowym odbiorze tego wykonania, w moim przynajmniej przekonaniu. No i fakt, że ona nie wykraczała jednak w tej swojej ekspresji poza estetykę salonową, to też pozostawiło we mnie pewne uczucie niedosytu. Ona na początku tak nabiła ten puls, bo ten walc się zaczyna od takiego przytupywania w rytmie i to było takie dość nawet zadzierżyste. Potem poszła bardziej w taki flirt, ulotność, coś no było z takiej niezobowiązującej atmosfery walcowania. A jesteście ciekawi, jaka jest ta pianistka? Może coś się wyjaśni, coś bardziej powie nam. Posłuchajmy. No, rzeczywiście przemyślany program, ułożony dobrze. Z Soo-yeon Kim rozmawiał Konrad Handszuch.
Czyli potwierdza się to nasze odczucie, że ona intelektualnie do tego podchodzi. Ja widząc to impromptu między balladą Azdur a walcem, pomyślałem o jeszcze jednym skojarzeniu, ale ono nie potwierdziło się. To znaczy impromptu oczywiście tożsame tonacyjnie z balladą, ale ono ma w sobie taki walcowy charakter, ma ten walcowy epizod. I pomyślałem, że może to będzie takie nawiązanie, a wydaje mi się, że tego akurat koreańska pianistka nie odczytała, nie odnalazła, ale to, że tożsamość akordów końcowego i otwierającego w walcu nią zainspirowała, to także in plus. Posłuchamy impromptu Azdur op. 29 w wykonaniu Soo-yeon Kim. Soo-yeon Kim z Korei Południowej, tak dzisiaj grała impromptu Azdur op. 29 Fryderyka Chopina, a po niej na estradzie pojawiła się Aimi Kobayashi. Ja już zawsze będę ją kojarzyła z tą scenką ze stołkiem do fortepianu w pierwszym etapie. To myślę, że zostanie z nią na długie lata, bo sekwencja tego, co się działo, no to było niebywałe. Dzisiaj spokojnie, wszystko było zaplanowane. No te powroty konkursowe, no jednak... No właśnie, nie wiem, czy to słuszna decyzja? Właśnie, tak, tak. Bywają ryzykowne. Bardzo ryzykowne, bo to już trzecia uczestniczka dzisiaj, trzecia pianistka, która wraca na konkurs po latach. Wraca i wraca regularnie do Warszawy. Przypomnijmy, ona tu debiutowała w roku 2009 jako 13-latka, grając, przypomnijmy, bo to jest myślę ciekawostka, o której być może już nie wszyscy z Państwa pamiętają, koncerty Mozarta i Chopina z orkiestrą XVIII wieku pod dyrekcją Franza Brühena. Czy pamiętam tą 13-letnią, cudownie utalentowaną dziewczynkę, takie naprawdę cudowne dziecko, grające na fortepianie historycznym, no wtedy zrobiła na nas ogromne wrażenie swoją muzykalnością. A jak było dzisiaj? No ja mam do Aimi Kobayashi również sentyment związany z tą właśnie długą historią. Chciałem też powiedzieć a propos tego, co tej anegdoty, anegdotycznego zdarzenia, które zapadło w pamięć, ona jest bardzo drobniutka. Tak. I ona rzeczywiście wymaga tego stołka, tej ławy wyjątkowo wysoko ustawionego przy fortepianie i pewnie sprawia jej pewien kłopot samodzielne zmaganie się już z tymi ekstremalnymi stanami tego stołka, dlatego pewnie taka jej irytacja w tym momencie, kiedy okazało się, że to nie jest to siedzisko, które sobie wybrała. No ale wracając do rzeczy, do jej dzisiejszego występu. Ja byłem od razu wciągnięty w jej grę, kiedy zaczęła Poloneza Fantazję, bo otworzyła te quasi improwizacyjne pasaże podparte akordami no z niezwykłą świadomością takiego alikwotowego wybrzmienia. Nikt w tym konkursie tak tego nie odczytał, nie wyczuł, nie potrafił sobie z tym dźwiękiem poradzić i pomyślałem wtedy o niej naprawdę w bardzo ciepłym jakimś stylu. No i potem mi trochę brakowało w polonezie polonezowości. Mówimy o tym, powtarzamy, że to jest bardziej fantazja niż polonez, ale ten polonez podskórnie tam musi pulsować, a ja miałem wrażenie takiego lekkiego niepokoju artykulacyjnego w tej polonezowej części czy polonezowych fragmentach. Ja miałam zupełnie podobne odczucie, Andrzeju, do ciebie i to nie dlatego, że siedzimy obok siebie tutaj dzisiaj podczas tych przesłuchań, ale no tak się składa, też zwróciła uwagę, myślę, że podobnie odebraliśmy grę Aimi Kobayashi. Ja też byłam bardzo zafrapowana sposobem, w jaki ona otworzyła tego poloneza, bo rzeczywiście te pochody alikwotowe, ona każdemu nadała, zwróciłeś uwagę, na pewno inny kolor. Ona ukazała każdą z tych harmonii, każdy z tych akordów arpeggiowanych i potem ten alikwotowy pochód w zupełnie innym oświetleniu, w zupełnie innej barwie, podkreślając harmonie zmieniające się. Ja to niezwykle cenię, tę muzyczną świadomość. Potem rzeczywiście ten polonez zaczął się tak, powiedziałabym, nienachalnie. Myślałam, że to jest taki zamysł artystyczny, że on będzie taki rzeczywiście takim wspomnieniem, taką reminiscencją poloneza i że bardzo by mi się podobało, gdyby to była taka reminiscencja. Natomiast rzeczywiście też miałam wrażenie, że no jednak chyba mimo wszystko zabrakło troszkę precyzji i selektywności w przypominaniu tego polonezowego rytmu, żeby nawet w charakterze reminiscencji mógł powracać i przypominać jednak o tym polonezowym rodowodzie. Ja również podzielam wasze zdanie, jeśli chodzi o początek Poloneza Fantazji, subtelne brzmienia bardzo, ale co było dalej? Dalej była fantazja. Dalej była ballada. Jeżeli już zamkniemy rozmowę o polonezie.
Tak. No potem była ballada F-dur, która dzisiaj też się dość często intensywnie pojawia. Tam są w tej balladzie liczne pułapki, w które pianiści często wpadają. Z jednej strony to jest sam fakt wejścia w tę część konfuoco, która prowokuje do takiego rzucenia się czasem bez umiaru i bez świadomości konsekwencji, jakie niesie zbyt wysoka dynamika i zbyt szybkie tempo. Tam jest jeszcze jedna trudność, polegająca na takim krzyżowaniu dynamiki, to znaczy lewa ręka idzie crescendo w górę, a prawa musi iść diminuendo w dół. I to jest bardzo trudne na współczesnym fortepianie zwłaszcza, żeby te linie się krzyżowały. Ona starała się to zrobić w sposób dość, powiedziałbym, taki świadomy, zresztą w ogóle to jest, wydaje mi się, dość świadoma pianistka. I w ogóle panowała nad emocjami, co w tej balladzie wydaje mi się bardzo ważne, żeby doprowadzić ją do szczęśliwego końca i nie ulec, czy też nie polec właśnie w takich bardzo jakichś już nadmiernych emocjonalnych porywach. Ale z drugiej strony dla mnie jest to granie dość chłodne i nie dość angażujące, mnie nie angażujące i to muszę przyznać z pewnym żalem. Zgadzam się z tym, co mówisz, dodając do tych pułapek, które czyhają na wszystkich, którzy mierzą się z tą balladą, jeszcze jedno. Wiadomo, że w balladach na ogół fraza kształtowana jest długim łukiem w metrum 6/8, prawda? Pianiści często wpadają w tę pułapkę dzielenia tej frazy, tego łuku na 2x3/4. I wtedy ta melodia układa się w sposób taki troszkę skandowany, na taki właśnie, dzielona jest na takie motywy, które powodują przerwanie ciągłości, przerwanie spójności narracji, a właściwie niemożność wejścia w tę spokojną narrację, która przecież tam na początku tej ballady w ogóle jest poprowadzony bardzo długi łuk, taki wyrazowy, taki interpretacyjny. Więc tutaj troszkę mi brakowało tej długości, tej ciągłości długiej frazy, ale potem przyznam, że już wydaje się, że Aimi bardziej świadomie panowała nad frazowaniem. Co mi się podobało? Ona w bardzo intymnym stylu, bardzo intymny sposób pokazała tę część wstępną, tę część A, tak to nazwijmy, liryczną, po to, żeby ją skontrastować z presto con fuoco. I wbrew temu, że ona, tak jak powiedziałeś, ona jest niesłychanie drobna, to wydaje, że jest najbardziej krucha pianistka na tym konkursie. Ja ją zawsze podziwiam, skąd ona bierze tę siłę fizyczną do realizacji. No ta siła rzeczywiście jest nieproporcjonalna. Powiedziałabym, że zaimponowała mi sposobem, w jaki wykonała kodę tej ballady, która jest niezmiernie trudna i wymagająca także pod względem fizycznym. I byłam pełna podziwu, że ona sobie jednak z tą kodą poradziła. A ja przyznam, że ja nie jestem wielbicielką gry Aimi Kobayashi. Zupełnie mnie nie przekonuje. Wyczuwam w jej interpretacjach jakąś nerwowość gdzieś podszytą, takie poddenerwowanie, ale nie stresem. To znaczy ja raczej taką irytację. Takim zacięciem. Właśnie, irytację. To jest bardzo dobre słowo. Ja odczuwam taki rodzaj napięcia, bo ona chciałaby bardzo dobrze wypaść. Wszystko, żeby było idealnie. Wypaść. Tak. I to jest, wydaje mi się, takie obciążenie wynikające z tego powrotu do Warszawy, tego ponownego startu. Wiadomo, no w tę pułapkę wpadają wszyscy powracający, oni chcą, oczywiście mają powody do tego, aby mieć taką motywację, chcą wypaść znacznie lepiej niż w poprzednim konkursie. A w poprzednim konkursie, przypomnijmy, Aimi Kobayashi już otrzymała wyróżnienie, została wysoko sklasyfikowana. A teraz rozmowa z Aimi Kobayashi. Kuba Brown przeprowadził ją. To Aimi Kobayashi, a teraz posłuchamy tego początku Poloneza Fantazji Azdur, opus 61, o którym mówiliśmy. Dodajmy tylko jeszcze, że ona ujęła swój recital w ramę dwóch polonezów. Właśnie. Zaczęła Polonezem Fantazją, a skończyła Andante Spianato i wielkim Polonezem Azdur. Aimi Kobayashi i początek Poloneza Fantazji Azdur, opus 61. I na zakończenie po Japonce wystąpił Mateusz Krzyżowski, drugi reprezentant Polski dzisiaj. Nocturne na początek, później ballada, no niczym w pierwszym etapie taki program, no poza obowiązkowymi walcem i polonezem. I przypomniało mi się wówczas, kiedy Mateusz Krzyżowski zaczął od nocturnu c-moll, że miałam podobne wrażenia zupełnie jak w pierwszym etapie, że najbardziej, że w sumie z całego programu jego występu podobał mi się ten nocturn, dlatego że no tak potrafi wejść pan Mateusz w nastrój nocturnowy, nadając mu zarówno w przypadku nocturnu fis-moll, który grał w pierwszym etapie, jak i tego nocturnu c-moll, takie mroczne barwy.
Tak, ja też z dużą nadzieją i dużą przyjemnością słuchałem tego, jak zaczął nokturn i właściwie do kulminacji byłem tym nokturnem w pełni usatysfakcjonowany. No tak, to prawda, bo miałam wrażenie takie, że pojawiają się jakieś nerwy w grze pana Mateusza. Był zestresowany. To trudno się dziwić, zresztą miał bardzo trudne zadanie, bo wyszedł po żegnanej gromkimi, przypomnijmy to, brawami Aimi Kobayashi. To podejrzewam, że do niego musiało docierać. Na pewno nie jest łatwo wyjść w takim momencie. Zgrał zresztą na końcu całej sesji. No to też na pewno wzmaga stres. No i dla polskich pianistów powtarzamy, albo powtórzymy raz jeszcze, ten konkurs jest szczególnie obciążający. Ja też słuchałem jego ballady z takim zainteresowaniem i pomyślałem, że to jest bardzo inteligentny pianista, który stara się z jednej strony utrzymać w takich emocjonalnych ryzach i to jest też taka istotna cecha w tej balladzie, jak zresztą w każdej oczywiście muzyce, ale tutaj te porywy emocjonalne mogą być dość niebezpieczne, ale on poza tym bardzo inteligentnie dostosowuje tę swoją wizję interpretacyjną do tych swoich naturalnych zasobów pianistycznych. I myślę, że to jest taka cecha kogoś, kto jednak potrafi świadomie budować swoją estradową obecność. Poza tym potrafi wprowadzić taki nastrój melancholii, prawda, który obecny był nie tylko w tym nokturnie, o którym już rozmawialiśmy, ale także w balladzie G-moll, a przede wszystkim w etiudzie S-moll, którą wprowadził właśnie do programu, prawda? Tak, to był tutaj taki akurat drugi nokturnowy fragment tego właśnie, tego to recitalu. Było takie wycofanie po walcu i wprowadzenie do poloneza. Ale mamy rozmowę z Mateuszem Krzyżowskim, z którym rozmawiał Konrad Hanszuch. Pan Mateusz Krzyżowski, ja mam wrażenie, że ciągle jeszcze drżenie w głosie po zejściu ze strony. Tak, to wyraźnie słychać. Wystąpił. Chyba nie chcielibyśmy, Andrzeju, znaleźć się ja na tym miejscu. Nie. Ja też, ale ja również. Ja się bardzo komfortowo czuję w tym hotelu w 13 rzędzie, naprawdę. Dlatego ja na balkonie również. Trzymam kciuki za wszystkich. Trzymamy kciuki państwa i my im pianistów. Bardzo gratulujemy, naprawdę. Trzymamy kciuki i wspieramy wszystkich oczywiście. A już tylko 5 pianistów zaprezentuje się wieczorem. Sami panowie i po 22. Szkoda. No ja też żałuję. I po 20. Andrzej, to na pewno. No. A po 22 dowiemy się, kogo usłyszymy w trzecim etapie konkursu chopinowskiego. Bardzo wam dziękuję za te komentarze. I będziemy dziękujemy z państwem również. Oczywiście o tej porze. Tak? Będziemy cały czas z państwem. Róża Świadczyńska. Dziękuję bardzo. Andrzej Sułek. Czego nie powiedzieliśmy dziś, powiemy jutro w podsumowaniu. Wydawczynią dzisiejszej sesji przesłuchań na antenie Dwójki była Monika Zając, reporterzy Konrad Hanszuch, Kuba Braun, realizacja dźwięku Lech Dudzik, Ewa Guziołek-Tubelewicz, Joanna Szczepańska-Antosik, realizacja audycji Janusz Graczyk. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, Klaudia Baranowska.